Najważniejsza decyzja, jaką musisz uczynić w życiu, to dzisiejszy temat. Jak myślicie, jaka to decyzja? Może pomyślisz, że tutaj chodzi o w tej chwili o przyjęcie Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest to najważniejsza decyzja, ale mówię do Kościoła przede wszystkim, czyli do ludzi, którzy już to uczynili, chociaż jest wielu może i takich między nami, którzy jeszcze tego nie uczynili. Ale chcę mówić o czymś bardzo ważnym, o pewnym akcie naszego zachowania się, naszego serca, naszej rzeczywistości w stosunku do Boga. Mówię wam pełną historię. Przychodzi człowiek do lekarza. Ja wiem, że niektórzy się już zaczynają uśmiechać. Oczekiwaliście co innego, prawda? Przychodzi człowiek do lekarza. Mężczyzna tym razem przychodzi do lekarza. Pogryziony przez psa. Nie ma się czego śmiać, ponieważ lekarz stwierdza wściekliznę. Czuje się niekomfortowo, aby to pacjentowi oznajmić, ale w końcu musi i mówi z wielkim zażenowaniem. Bardzo mi przykro, ale diagnoza jest pewna. Jest pan chory na wściekliznę, na którą nie ma żadnego lekarstwa i z przykrością muszę stwierdzić, że nie ma dla pana ratunku. Wkrótce pan niestety umrze, a my uczynimy wszystko, aby pan nie czuł żadnego bólu. W związku z tym bardzo usilnie zachęcam pana do załatwienia wszystkich swoich spraw i napisania testamentu. Więc gość prosi lekarza o kawałek kartki papieru i czegoś do pisania i zaczyna pisać. Pisze, pół godziny minęło, dalej pisze. Godzina mija, dalej pisze. Lekarz zniecierpliwiony podchodzi, spogląda mu przez ramię i mówi, przepraszam, ale tu są jakieś same nazwiska. Jak mam rozumieć ten testament? Co to jest? Na to się człowiek odzywa. Ma pan rację. To jest lista nazwisk wszystkich ludzi, których przed śmiercią muszę jeszcze pogryźć. Czy czasem my nie mamy takiej choroby? Często, kochani. Większość z nas ma taką listę w swoim sercu i w swoich myślach. Listę ludzi, z którymi chcemy się rozprawić przed śmiercią. Na tej liście może być pracodawca, który oszukał nas albo dał czek bez pokrycia. Może być małżeństwo, które rozpada się z powodu zdrady. Współmarzonek, który cię opuścił dla kogoś innego. Nie możemy kontrolować tego, że zranienia będą pojawiać się w naszym życiu. Mamy jednak wybór co do tego, co z tym zrobimy, jak z tym postąpimy. I o takim wyborze właśnie chcę dzisiaj mówić. Możemy te zranienia utrzymać w sobie, zmieniając je w gorycz, która zniszczy i nas, i wszystkich wokoło, lub możemy dokonać wyboru i wybrać wybaczenie. Wybaczenie. Takie nieraz wyświechtane słowo. Słowo wybaczenie znaczy uwolnienie kogoś z obligacji ponoszenia konsekwencji. Czy rozumiemy to? Uwolnienie kogoś z obligacji ponoszenia konsekwencji. To jest wybaczenie. Możemy zachwycać się tą cnotą, bo jest to w pewnym sensie przecież cnota, prawda? Wybaczenie, ale wiemy dobrze, jak trudno wprowadzić to w życie, gdy jesteśmy naprawdę zranieni. Czy nie jest tak? Zanim Michael Jackson umarł, to najgorętszym tematem dla mediów, bo to przecież potem przykryło wszystko inne, prawda? Była pewna historia o Marku Sanfordzie, gubernatorze południowej Karoliny, jego romansie z kobietą z Argentyny. Nie wiem, czy sobie przypominacie. Może pamiętacie tę historię. Bardzo ciekawe było jednak oświadczenie jego żony dla prasy. Posłuchajcie. Ona wymieniła w detalach swoje ogromne zranienie spowodowane tą zdradą, pohańbienie i wstyd, ale zakończyła słowami, ale ja mu wybaczam. No, dziennikarze, którzy to słuchali, to mało nie zjedli stołów ze zdziwienia. Jakbyście wy się zachowali? Media nie mogły zrozumieć tego. Jak można wybaczyć komuś, kto tak został zraniony, poniżony i do tego jeszcze uczynić to, czyli wybaczyć z takim uniżeniem, jak to ona powiedziała? Świat takich rzeczy nie rozumie. I może ty myślisz, dlaczego mam się przejmować bólem człowieka, który spowodował mi ból, który mnie zranił i nawet o to nie dba, prawda, bo tak często jest. Jak mogę tak po prostu o tym zapomnieć? Jezus odpowiedział na to pytanie. Otworzymy sobie
Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Na początku wersety te mówią nam o tym, jak traktować chrześcijan, którzy zostali przełapani na jakichś grzechach w Kościele. Zatem pierwsza część pokazuje nam, jak rozprawić się z chrześcijanami, którzy zgrzeszyli przeciwko Kościołowi. Tematem jest kościelna dyscyplina. Nie będziemy tego czytać w całości, ale chcę wam tylko zachęcić do tego, byście przeczytali w domu i zorientowali się, że to, co mówię, jest prawdą. A więc pierwsza część tej Ewangelii pokazuje nam, w jaki sposób rozprawić się z chrześcijaninem w Kościele, który grzeszy względem Kościoła, czyli człowieka, który grzeszy przeciwko ciału Chrystusa. Nie możemy tak po prostu tego pozostawić. Nie możemy tak tego pozostawić. Musimy się z tym rozprawić. Pobłażanie temu, niekontrolowanie tego, czy niekontrolowanie, niekonfrontowanie go z grzechem nie jest oznaką miłości do ciała Jezusowego, jakim jest jego Kościół. Ale od wiersza 21 zaczynamy nową część, nowy temat. Słyszymy coś innego. Czytamy coś innego. Coś bardzo personalnego. Piotr zapytuje Jezusa. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszył? Czy aż do 7 razy? Ile mam razy odpuścić bratu, który przeciwko mnie zgrzeszył? Piotr zmienia tutaj temat sytuacji grzechu przeciwko Kościołowi właśnie z tej pierwszej części na sytuacji grzechu przeciwko człowiekowi. Chcę się dowiedzieć, a co w tym przypadku mam robić? Ile razy mam wybaczyć? Piotr pyta, ile razy mam wybaczyć temu, co zgrzeszył przeciwko mnie, zranił mnie. Czy tylko 7 razy? Myślę, że każdy z nas, słysząc te słowa Piotra, będąc w tym czasie, powiedziałby: Piotrze, przecież wszyscy wiemy, że nie wybacza się tylko 7 razy, ale nieskończoną ilość razy. 7 razy 70 oznacza liczbę nieskończoną. Przecież to mówi Jezus Chrystus. Musimy tutaj jednak dać Piotrowi pewien kredyt, ponieważ rabini żydowscy w tamtym czasie nauczali, że człowiek ma obowiązek wybaczać 3 razy tylko. Tylko i wyłącznie 3 razy. I więcej nie musi wybaczać. Więc Piotr był troszeczkę tutaj zdezorientowany, więc musimy mu to wybaczyć. Ale Jezus mówi mu, kiedy odpowiada, masz wybaczyć 7 razy 70 razy. A jak wy myślicie, dlaczego powinniśmy to robić? 7 razy 70 to jest liczba nieskończona. To jest symbol liczby nieskończonej. Czyli w nieskończoność mamy wybaczać. Jezus odpowiada na to przypowieścią. I o tej przypowieści czytamy od 23 wiersza. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swoimi. Podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek. Czyli w Królestwie Niebieskim będą również pewne obrachunki. Będą pewne obrachunki pomiędzy królem tego królestwa a jego sługami. Dalej czytamy. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Chodzi o króla, który ma problem z wydawaniem z pieniędzy, który jest rozrzutny, potrzebuje więc sprawdzić swój budżet, wzywa wszystkich, którzy mu są winni pieniądze, zaczynając od tego, który jest mu winien najwięcej. Znajduje się sługa, który jest winien 10 tysięcy talentów. Sługa tutaj nie oznacza służącego, żebyśmy nie mylili tego słowa. Sługami nazwani byli wszyscy członkowie, prawda, mieszkańcy królestwa. Każdy mieszkaniec królestwa nazywany był sługą króla. Jaka byłaby dziś wartość 10 tysięcy talentów? Posłuchajcie. Jeden talent miał wartość 70 funtów złota. Czy nam się to mieści w głowie, czy nie? To musimy zdać sobie z tego sprawę. Jeden talent miał wartość 70 funtów złota. Możemy sobie zatem wyobrazić wartość 10 tysięcy talentów. To nas dzisiaj byłoby 3 biliony dolarów. Przypuszczamy, że ten sługa mógł zatem być bardzo znaczny, ale zbankrutowanym biznesmenem, albo może przegrał na wyścigach konnych. Nie wiemy, co robił, że takiego długu się dorobił. Trudno nam sobie to dziś wyobrazić, jak można dojść do takiego długu. To jest jednak tutaj ważne tylko jako przypowieść oczywiście. To jest postać fikcyjna, tylko prezentowana przez Jezusa, żeby pokazać nam pewien obraz tego, co za chwilę usłyszymy. Czy zdawaliśmy sobie kiedyś z tego sprawę, jakimi my jesteśmy dłużnikami i co możemy z tym dalej zrobić?
On nam chce zatrzymać dech w piersiach. Jezus. Jednym słowem, Jezus chce nam pokazać człowieka, który ma takie długi, że nie może go spłacić w żaden sposób, nawet gdyby miał do dyspozycji 100 kolejnych żyć. W wierszu 25 czytamy: a ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi wszystkimi, co miał, aby dług został spłacony. Wyobraźmy sobie cierpienie tego człowieka, który ma na myśli dobro swojej żony, swoich dzieci, swojego domu i raptem musi zostać sprzedany w niewolę. Wyobraźmy sobie jego serce, jego rozterkę, jego żal, tragedię, która się odbywa. I dzieje się wtedy coś niesamowitego, coś, czego byśmy się w ogóle nie spodziewali. Czytamy w wierszu 26. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. Ilu ludzi, którzy są winni coś komuś, poreaguje w ten sposób, pada na kolana przed swoim dłużnikiem, tym, któremu jest dłużny i mówi: wybacz mi, daj mi czas, na pewno Ci dług spłacę. Ale to nie tylko chodzi o jego postawę. Popatrzmy tutaj na postawę króla. Jaką nadzieję miał ten człowiek? Czy miał zamiar odkładać po dolarze dziennie, że mówi, że daj mi, Panie, czas i miej cierpliwość, a ja Ci to spłacę? Nie starczyło mu 100 żyć następnych, żeby spłacić 3 biliony dolarów. Wtedy Pan ulitował się nad sługą, czy nam następnie uwolnił go i dług mu darował. Wow, możemy powiedzieć. Nie do uwierzenia. Taki dług. A ilu z Was ma takich dłużników? Może ktoś Ci jest winien 100 dolarów? Byś go utopił w łyżce wody za to? Byś go wziął do sądu? Może i brata nawet? Ilu jest wśród nas? 3 biliony dolarów. Jesteś wolny. Możesz odejść. W tym momencie król orientuje się, że ten człowiek nie ma żadnej możliwości spłacenia tego długu i postanowienia. Postanawia jako dobry Bóg dbający o swoje sługi, bo przepraszam, dobry król dbający o swoje sługi. Król zawsze, dobry król dba o swoje sługi, o swoich poddanych. Poruszony też i współczuciem oddala ten dług. Mówi do tego człowieka: jesteś wolny. A my nieraz tak, człowiek oko za oko, ząb za ząb. To nie jest prawo Nowego Testamentu, to nie jest prawo Nowego Przymierza. To jest bardzo odległe prawo bardzo prymitywnych ludzi wtedy, którzy inaczej nie mogliby dojść do niczego, które dawno zostało zniesione przez nowe przymierze w Jezusie Chrystusie, przymierze miłości. Słowo wybaczyć ma znaczenie zaakceptowanie straty, nieżądanie zwrotu. Po prostu puszczenie tego w niepamięć. Przypomina się mi się tutaj werset z pierwszego listu do Koryntian 6:7-8, kiedy to Koryntianie, kiedy święty Paweł przyjeżdża do kościoła w Koryncie i znajduje bardzo, zastaje bardzo nieprzyjemną sytuację, że chrześcijanie się między sobą, bracia, sądzą. O co się sądzą, niespodziane, ale się sądzą. I mówi w 7 wierszu: w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie ścierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Zastanówmy się tutaj nad pewną analogią. Kiedy czytamy tę historię, orientujemy się, że Bóg jest naszym królem. Prawda? Bóg jest naszym królem. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy dłużnikami, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Nigdy nie moglibyśmy uiścić tej zapłaty. Czy myślisz, że mógłbyś uiścić tą zapłatę? Czy myślisz, że mogłabyś uiścić tą zapłatę? Właściwie to źle powiedziałem. Źle powiedziałem. Przepraszam. Możesz zapłacić. Możesz zapłacić. Ale właśnie swoją śmiercią. Czy cię na to stać? To jest jedyna zapłata. Zapłatą za grzech jest śmierć. A więc tak naprawdę możesz zapłacić. Tak. Ale musisz umrzeć na całe wieki. Czy cię na to stać? Wszyscy zasłużyliśmy na wieczne oddzielenie od Boga. Jaką głupotą jest myśleć, że moglibyśmy zrobić cokolwiek oprócz śmierci, to jest dług, jaki jesteśmy winni Bogu, naszemu Królowi.
Ponieważ on powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to, żeby nam się bardziej nogi ugięły, to za jeden grzech jest zapłatą śmierć. Nie za 1000 grzechów, za jeden, bo Bóg jest tak święty. Może myśleć, że jak ten sługa byś powiedział, Boże, jak będziesz cierpliwy i dasz mi trochę czasu, to ja ci spłacę, zacznę przestrzegać 10 przykazań, ochrzczę się, zostanę członkiem kościoła Harvest Bible Chapel. Może cię to usatysfakcjonuje. Nie ma żadnej możliwości, kochani, aby w ten sposób usatysfakcjonować sprawiedliwość Bożą. Jesteśmy mu winni zbyt wiele. Dlatego Bóg dał swego Syna, aby zapłacić za nas ten dług. Śmierć. Jeśli więc nie przyjmiesz tej zapłaty, musisz zapłacić sam, swoim życiem. Czy to rozumiesz do końca? Nawet kiedy myślisz o zbawieniu, które już masz i wiesz o tym, że Jezus cię zapłacił. Czy myślisz tak właśnie do końca? Czy rozumiesz to tak do końca? Że musisz wtedy sam zapłacić. Czy cię na to stać? Może już to rozumiesz? Niemniej posłuchaj dalej. Głównym jednak tematem tej sytuacji, o której mówi Jezus w Mateusza 18, nie jest dług, jak myślimy. Bo jak myślimy 3 biliony dolarów, to jest temat, który przykuwa naszą uwagę. Tematem tych wersetów i tej przypowiedni jestem ja i ty. Tutaj chodzi o nasze wybaczenie innym ludziom. Popatrzmy do wersetu 28. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj coś winien, draniu, zbóju, złodzieju. Ilu z was tak się zachowywało? A ile by się jeszcze zachowało? Wiesz, jaką wartość przedstawia denar? 16 centów. Czy wiesz, co to jest 10 denarów? To jest 16 dolarów. Człowiek, któremu wybaczono 3 biliony, który idzie do domu z pewnością, z wielką radością, cieszy się, podskakuje, może nawet i śpiewa, spotyka swojego współsługę i zaczyna go przyduszać i mówić, oddaj mi 16 dolarów. Jak byś się ty zachował? Ja myślę, że w tej radości bym wziął tego człowieka w ramiona, opowiedział mu wszystko, co się stało i zaprosił go jeszcze na obiad. I powiedział, nie martw się, następnym razem kupisz mi lunch. Wziąłbym go na obiad. A czy widzicie tą sytuację? Tu nam chce pokazać Jezus nasze serca. Jeden sługa opuszcza pałac z darowanym długiem. Wszystko spada z jego barku, czuje się uwolniony. Może teraz przyjść do domu spokojny i powiedzieć o tym żonie, co się wydarzyło, a żona zawałek. Mówi, mężu, do tej pory ja nie wiedziałam, że jesteś takim draniem, że byłeś tyle winien. Mogło też tak być. To tylko żart. O tym nie mówi nam Pismo Święte. A często utrzymujemy te długi w sekretach, prawda? W sekretach, żeby żona nie słyszała. Ale z pewnością był z tego bardzo ucieszony i zadowolony. Ma tak naprawdę jeszcze w uszach słowa króla. Jest ci wybaczone, jest ci wybaczone. Możesz odejść. Może nawet podskakuje z radości. Spotyka współsługę i dusi go za 16 dolarów. Jaka byłaby twoja reakcja? Jaka byłaby twoja reakcja? Tymczasem jaka jest reakcja naszego bohatera? Myślę, że skoncentrował się on na złym słowie. Skoncentrował się on na słowie dług. I to słowo brzmiało mu w uszach cały czas. Dług, dług. Więc widzi tego gościa, dług, uch, łup, dług. Oddaj mi to, co mi się należy. A powinien się skoncentrować na innym słowie, o wiele ważniejszym. Wybaczenie. On się na tym nie poustanie skoncentrować nawet. Na słowie wybaczenie. Tylko przyszedł do sługi i mówi, daj coś mi winien, daj coś mi winien. Oddaj, bo jak nie to... No i mam cię tam nawet napisane. Co? W 29 wierszu czytamy, wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Czy brzmi wam to znajomie? Czy już żeśmy to słyszeli? To przecież te same słowa błagalne, które przed chwilą on składał przed swoim królem.
Ma twarde serce, zimne jak głaz. W 30 wersecie czytamy, on jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. I dalej czytamy, współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Czyli wrócili do króla i powiedzieli. Byli tym zgorszeni. Widocznie chwalił się tym na ulicy, kiedy wychodził od króla i wszyscy wiedzieli. Wtedy przywołał go pan i rzekł mu, sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Król powiedział mu na to, dalej czytamy, 33 i 34, czy i ty nie powinieneś być zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Czy dziwimy się? Czy dziwimy się? Król, który może żądać wszystkiego, który może robić wszystko, okazuje miłosierdzie, okazuje miłość i daruje 3 biliony dolarów, a ktoś kogoś przydusza za 16 dolarów. Może dzisiaj wśród was ktoś, kto został zraniony i to bardzo głęboko. Jest prawdą, że masz legalne prawo do tego, aby odpłacić. Ktoś, kto cię zranił, może rzeczywiście zasłużył na rozwód, może zasłużył na więzienie, może zasłużył na inną karę. Masz do tego oficjalnie legalne prawo. Ale nie masz do tego prawa moralnego, gdy twój dług jest ci wybaczony. A twój dług jest większy niż 3 biliony dolarów, bo nie jesteś go w stanie w żaden sposób spłacić, dlatego że musisz umrzeć. To jest twój dług. A więc moralnego prawa nie masz do tego, aby upominać się o swoje długi. Kiedy tyle ci zostało wybaczone. Dzisiaj będę od was pożyczał pieniądze. Żartowałem. Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że cokolwiek ktoś ci jest winien, nie jest porównywalne z tym, co ty jesteś winien Bogu. To tak jak porównanie właśnie 3 milionów do 16 dolarów. To jest istotą tej przypowieści. Pozwól, że przedstawię ci 3 pryncypia z niej wynikające. Pierwsze, wybaczenie jest dane, a nie zapracowane, nienależne. Wybaczenie jest czymś, co otrzymujesz od kogoś, niezależnie od swoich wysiłków i od swojej pracy. Król doskonale to rozumiał, że nikt nie może zasłużyć na wybaczenie, zatem musiał się tutaj posłużyć współczuciem. To właśnie Jezus uczynił również ze współczucia Tobie. Jezus Ci również wybaczył. I to On zapłacił śmiercią za Ciebie, żebyś Ty nie musiał płacić, żebyś Ty nie musiała płacić. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy zdałaś sobie z tego sprawę? Czy wiesz, do czego zmierzam? Myślę, że jest jeszcze jeden powód wybaczenia przez króla tego długu słudze. Król był bardzo mądry i dbający o swoich poddanych. Zorientował się szybko, że jego sługa nie ma możliwości spłacenia długu. Pomyślał może nawet, czy będę miał czas na to, aby kontrolować swój skarbiec i codziennie przychodzić i sprawdzać, czy coś zostało do niego wpłacone. Ach, tam sobie spokój, powiedział. Oddalę to. Dlaczego po prostu nie dać sobie z tym spokoju, jeżeli ty masz coś takiego na sercu? Dlaczego się tym zadręczasz? Może dzisiaj ktoś z was ma jakiś powód do niewybaczenia komuś czegoś. Powód, jaki może chcesz trzymać jako wytłumaczenie. Może myślisz, że ta osoba może coś uczynić, aby cię usatysfakcjonować i spłacić swój dług. Jednak faktem jest, że mimo twego przeświadczenia o jego winie, ona nie może, nie ma możliwości go spłacić. I co z tym zrobisz wtedy? Bo co może uczynić ktoś, kto stracił reputację przez swoją słabość albo małżeństwo, które rozdarte jest przez zdradę? Co może uczynić ktoś z tym, że jego dziecko zabite zostało przez pijanego kierowcę? Jednym sensownym aktem jest tu wybaczenie. Wybaczenie nie jest udawaniem, że się nic nie stało. Wybaczeniu towarzyszy świadomość tego, co się stało. Oskarżenie nawet. Musisz najpierw skalkulować winę. Zachęcam was do takiej właśnie kalkulacji, do takiej akcji.
a później do tego, aby pomimo tej świadomości puścić to w niepamięć. To jest tak jak uwolnienie ptaka z klatki. Spróbuj to zrobić. Zobaczysz, jak się będziesz czuł, jak się będziesz czuła. Drugie. Odmówienia wybaczenia rani nas samych bardziej niż tego, który nas skrzywdził. Jezus mówił, że pierwszy sługa torturował drugiego, aby mu zwrócił dług. Czy Jezus mówi, że Bóg jest jakimś sadystą? Jezus tu chce powiedzieć, że jeśli ty nie wybaczysz, to tak jakbyś sam siebie wprowadzał do komory tortur. Wiesz, co mam na myśli? Będziesz we własnym więzieniu. W momencie, kiedy zaczynasz nienawidzić człowieka, stajesz się jego niewolnikiem. Czy kiedyś sobie zdawałeś z tego sprawę? To siebie bardziej karzesz niż temu, któremu nie wybaczasz. On nawet kontroluje twoje myśli. Nie możesz uciec od niego w swoich myślach. Na tym polega ta kontrola. Nie pozwala ci to nawet na cieszenie się z życia. Nie pozwala ci to nawet na spokojny sen. Ktoś powiedział, że niewybaczanie jest jak wypicie trucizny na szczura i oczekiwanie, aż szczur zdechnie. Tym jest właśnie brak wybaczenia. To ciebie będzie niszczyć. To ciebie będzie truło. To ciebie będzie zabijać. Tu zaś chodzi o co zupełnie innego. Chodzi o to, abyś miał tą świadomość, w jaki sposób możesz tej osobie wybaczyć, jak nie zatruwać swojego własnego organizmu, swojego własnego ja. Inaczej będziesz delektował się tym myśleniem zemsty, kiedy będziesz mógł również zadać ból w rewanżu za swój ból. Siedzisz jakby na biesiadzie rozkoszowania się swoją zemstą i goryczą, jednak kościotrupem tam siedzącym jesteś ty sam. Brak wybaczenia boli bardziej ciebie niż twego winowajcy. Z pewnością byłeś nieraz komuś coś winien. Może nawet była drobna wina. Czy tak cię to gryzło? Potrafiłeś o tym zapomnieć? Robić różne rzeczy, które ci przynosiły radość, ale gwarantuję ci, że ten, który był przez ciebie zraniony, a który ci nie wybaczył, przeżywał katorgi bez przerwy. Jeśli byłeś w tej sytuacji również, a przypuszczam, że byłaś, ja też kiedyś byłem, to wiesz, o czym mówię. Jezus nauczał, że wybaczenie jest naturalną konsekwencją tego, że ty masz wybaczone. Popatrz na tą sytuację, popatrz na tą analogię. Tobie zostało wybaczone. Jeszcze prosisz do tego Boga bardzo często, aby czynił ci tak samo, jak ty czynisz innym. Aby ci tak samo wybaczał, jak ty wybaczasz innym. I mówisz to głośno do Boga. Tylko dlatego, że nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nie słuchasz tego, co sam mówisz. Kiedy modlisz się modlitwą Ojcze Nasz i mówisz, że odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bóg mówi, ha, ha, ha. Właśnie, dokładnie to czynię. Do piekła. Kiedy przyjaciele spostrzegli, co się stało, byli tak zasmuceni, że poszli do króla. Nie ma dowodu w tym tekście na to, że oni byli chrześcijanami, ale nawet oni rozumieli, że jest czymś niewłaściwym brak wybaczenia. Jeśli samemu otrzymało się wybaczenie i to tak duże, to samo jest z nami, kochani. Nie da się rozdzielić tego porównania, ile wybaczył nam Bóg od tego, ile winni nam są inni. W Efezjan 4:32 Paweł oświadcza: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. Czytamy Słowo Boże, prawda? Czytamy te słowa. Czy one trafiają do naszego serca, czy tylko wchodzą jednym uchem, a drugim wychodzą? Czy potrafimy zachować przykazania Jezusa? Ja nie mówię o 10 przykazaniach, ja mówię o nauce Jezusa, który mówi, po owocach was poznają. A nie po tym, że będziecie mówić, że jesteście tym, kim naprawdę nie jesteście. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. Zobaczmy na wers 34.
34 mówi, rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. 35 mówi taki, Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Tak Ojciec uczyni wam. Ale czy dziwimy się, jeśli znamy modlitwę pańską? Czy dziwimy się tym słowom? Jezus to powiedział wcześniej w modlitwie pańskiej. W kręgach ewangelicznych nawet zarabiamy na Boże wybaczenie, wybaczając innym? Czy on w tych wersach o tym mówi, że my zarabiamy na Boże zbawienie, że dlatego będziemy zbawieni, że wybaczymy innym? Czy Jezus mówi, że utracimy miejsce w niebie, odmawiając naszego wybaczenia? Czy mamy tak to rozumieć? Nie. To oznacza, że jeśli ciągle odmawiacie wybaczenia komuś, mówiąc, ja nigdy nie wybaczę, to znaczy, że sam nigdy nie przyjąłeś wybaczenia Bożego. Dlatego te wersety sprawiają trochę kontrowersji ludziom, którzy nie rozumieją całości Słowa Bożego. Jeżeli nie wybaczasz, to znaczy, że sam nie przyjąłeś wybaczenia. Ludzie chodzą do kościoła, przyjmują komunię, jednocześnie mówiąc w sercu, ja mu nigdy nie wybaczę. Czy znacie takich? A może siedzicie koło takiej osoby? Zapytajcie jej. Ludzie chodzą do kościoła i przyjmują komunię, mając w sercu niewybaczenie. Czy jest to taka osoba, która przychodzi regularnie do kościoła biblijnego z Biblią w rękach, a trzyma niewybaczenie w sercu swoim? Czy jakaś osoba ją obmówiła może? Obgadała, oszukała, może zawiodła, może wykorzystała? Nie są błahe powody, prawda, ale jest często z bardzo błahego powodu. Bo tylko kiedy zrozumiesz, jak wielki dług Bóg ci wybaczył, kiedy zrozumiesz, jak wielki jest dług twoich grzechów i jak wielki cud uczynił Jezus na krzyżu, umierając za ten dług i wybaczając ci go, to możesz wybaczać innym ludziom. Wybaczenie jest koniecznością dla tych, którym wybaczono. Zapamiętajcie te słowa. Wybaczenie jest koniecznością, a nie opcją dla tych, którym wybaczono. Podzielę się z wami opowieścią byłej miss południowej Karoliny, Dawn Smith Jordan. Ona i jej rodzina przeżyli koszmar. Któregoś dnia została uprowadzona jej 17-letnia siostra i brutalnie zamordowana. Po kilku dniach rodzina otrzymała list od zamordowanej, kiedy zamordowana już oczywiście nie żyła. Wyobraźcie sobie szok rodziny, kiedy otwierają list i czytają: ukochana rodzino, wiem, że już niedługo umrę. Drogi tato, pamiętasz, jak uczyliśmy się wersetów na pamięć, przyklejając je do lustra? Pamiętasz werset, że Bóg współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują? Rzymian 8:28. I dalej pisze: niech to nie zrujnuje waszego życia. Do zobaczenia któregoś dnia w niebie. Podpisano Sherry. Władze południowej Karoliny zostały w tym zaalarmowane do tego stopnia, że podjęły największe w historii poszukiwania mordercy. I w czasie, kiedy rodzina Sherry siedziała w domu z przedstawicielem FBI, zadzwonił telefon. Był to morderca, który zadzwonił po to, aby bardziej dręczyć rodzinę. Opowiadał w detalach, w jaki sposób ją torturował i w końcu jak ją zabił. Jak ją zamordował. Rodzina musiała wysłuchać tego. W końcu morderca został złapany, otrzymując podwójną karę dożywocia. Rodzina myślała, że to przeżycie już jest skończone, że sprawa jest zakończona, że już się nic więcej nie wydarzy. Ale to nie był jeszcze koniec. Pewnego dnia Don, wyciągając pocztę ze skrzynki, znalazła list do niej, napisany z więzienia przez mordercę. Ze zdenerwowaniem otworzyła list, czytając jego treść. Droga Don, wiem, że to uczyniłem. To, co uczyniłem waszej rodzinie, było okropne.
ale w czasie pobytu w więzieniu poznałem Jezusa jako mego Pana i Zbawiciela. I wiem, że On wybaczył mi moje grzechy. I teraz proszę Ciebie o wybaczenie tego, co uczyniłem Twojej siostrze. Donna oświadczyła swojej kongregacji, że nie było to łatwe, ani natychmiastowe. Zabrało trochę czasu, ale wybaczyła. Bądźcie uprzejmi jedni dla drugich, odpuszczając sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. I dzisiaj chciałem zapytać, czy jest ktoś wśród nas taki, który nie odpuścił komuś? Może jest ktoś, kto się zmaga z takimi problemami i trzyma w sercu i trudno mu z tym sobie poradzić. Niech wyjdzie do przodu, będziemy się modlić. A może jest ktoś taki, kto nie ma tego nie ma tej świadomości w ogóle dlatego, że sam nie czuje, że jest mu wybaczony. Może jest ktoś taki, którego grzech przytłacza i obciąża, ponieważ nie złożył go na barki Jezusa Chrystusa. Nie złożył go na krzyż. Nie zostały mu one wybaczone. Bo tylko w jeden sposób może się to wydarzyć. Kiedy przyjdziesz pod krzyż i powiesz, Panie Jezu, wybacz. Jak myślisz, co Ci Jezus powie? Jezus powie, wybaczam. I wtedy nie będziesz musiał płacić tej kary i nie będziesz musiał, czy musiała umierać. Pamiętaj o tym, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i tym, który zawsze dotrzymuje swojego słowa. A On powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Czy lubisz to słuchać? Czy chciałbyś usłyszeć? Nie ma śmierci. Nie muszę umierać. Mogę żyć wiecznie. Teraz może się to stać. Kiedy w Piśmie Świętym mówi, kiedy słyszysz głos Jego, nie zatwardzaj swego serca, to mama myśli właśnie to, abyś przyszedł do Jezusa, abyś przyszła do Jezusa, jeśli tego nie uczyniłaś, pod krzyż. Nie możesz wybaczyć komuś, jeśli tobie nie jest wybaczony. Kiedy Jezus pokazywał ten przykład, Jezus zawsze posługiwał się przypowieściami. Może niewielu rozumiało całej tej analogii do śmierci i wybaczenia Jezusa nam na zawsze. Ale wiedzieli jedno. Nawet ci ludzie, którzy nie byli jeszcze chrześcijanami, że nie jest to właściwe. Że jak może człowiek, któremu wybaczono, nie wybaczyć innemu takiego malutkiego długu, jeżeli mu wybaczono taki wielki dług, jak jego własne życie. Pamiętajcie, że nie będzie tutaj żadnej zmiany zdania ani decyzji Boga. Ponieważ Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam ostateczne przymierze i innego nie będzie. On już się nie zlituje i nie zmiłuje w żaden inny sposób. To jest koniec. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, kochani? Że to jest koniec? Czasem oskarżamy Boga ze Starego Testamentu. Ludzie, którzy nie znają Boga, mówią, ten Bóg w Starym Testamencie to był taki nieprzejednany, taki straszny, krwawy. A w Nowym Testamencie to jest taki dobry, miłujący. A może jest właśnie akurat odwrotnie. Bo w Starym Testamencie Bóg, mimo tego, jak Go obrażano i jakie rzeczy przeciwko Nim robiono, przychodził i mówił, wróć do Mnie, a Ja Ci wybaczę i będę Ci błogosławił, zbiorę Cię jak kokosz kurczęta pod skrzydła i tylko przestań czynić i wróć do Mnie. W Nowym Testamencie tego nie mamy. W Nowym Testamencie ten sam Bóg w Jezusie Chrystusie mówi, zapłatą za grzech jest śmierć i nie ma z tego żadnego wyjścia, jeżeli nie przyjmiesz mojej zapłaty, którą Ja już za Ciebie uczyniłem. Pójdziesz na potępienie wieczne i nikt Cię już z tego nie wyzwoli, powiesz, że nie będzie już żadnego następnego przymierza. We Mnie jest ostateczny. I to jest największa miłość. Jak mówił Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dałaby. Każdy, kto weń wierzy, nie zginął, a miał żywot wieczny. I nie mów mi, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli nie potrafisz przebaczać. Nie mów mi, że wierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli nie przynosisz owocu chrześcijanina, bo to wcale nie ma żadnego znaczenia, że w Niego wierzysz. Tylko ma znaczenie to, czy Jemu wierzysz. A więc jeśli jest ktoś, kto pragnąłby dzisiaj pojednać się z Bogiem i oddać życie swoje i serce i swoje życie pod panowanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to
niech wyjdzie do przodu w trakcie tej pieśni, którą będziemy śpiewać, albo po pieśni. Będą tutaj liderzy stali i będziemy się modlić. Jeśli ktoś ma coś w sercu nieprzebaczonego i ma z tym trudność, ma problem, aby to zrozumieć, aby przebaczyć, to niech też przyjdzie, będziemy się o niego modlić, będziemy się modlić o siłę do przebaczenia. Jeżeli ktoś upadł i chciałby odnowić swoją relację z Jezusem, Jezus na to czeka. Jezus powiedział, będę Cię nosić nawet na rękach, ale nie odchodź ode mnie.